18 września w siedzibie Stowarzyszenia Rehabilitacji Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie odbyło się spotkanie Dni Osób z Niepełnosprawnością, Tacy Sami Bez Barier. Nie zabrakło prelekcji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz porad indywidualnych na stanowiskach informacyjnych. Witam wszystkich. Krystyna Kostosz, prezes Stowarzyszenia Rehabilitacji Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie. Spotykamy się dzisiaj, ponieważ jest to ważny dzień, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne. My zaproszeni są Narodowy Fundusz Zdrowia, Starostwo Powiatowe, przyjeżdża pan dyrektor ZUS-u z Bielska, który przedstawi nam troszkę historii, ponieważ jest 90-lecie ZUS-u i bardzo ważne przepisy, które się pojawiają, to przede wszystkim to, co interesuje, zasiłki, emerytury i renty, a w szczególności renta wdowia. To jest to, co jest, to, co chcą się dowiedzieć, ponieważ byłoby to na in plus dla każdego, dla każdej osoby, która jest właśnie samotna, ponieważ nie jest to tak lekko z jednej emerytury czy renty godnie żyć. My się staramy skupić przede wszystkim osoby niepełnosprawne, żeby wyszły z domu. Mamy świetlicę, teraz jest zrobiony kącik taki kawowy podwórku, po prostu po to, żeby się mogły osoby niepełnosprawne swobodnie czuć. I nie tylko bazujemy, bo co środę są spotkania świetlicowe, które są urozmaicone, różnorodne. Dzisiaj jest konferencja, następnie będzie mówione o przygotowanie na zimowe, co można zrobić samemu, jak zrobić. Następnie mamy już w planie międzywojewódzki turniej tenisa stołowego. To będzie 23 listopada w schronisku młodzieżowym. 6 grudnia będą Mikołajki w świetlicy. Dla tych, w szczególności to jest dla tych samotnych, gdzie się spotykamy i odżyją przynajmniej te wspomnienia z tych młodzieńczych lat czy dziecinnych lat. Następnie 14 jest podsumowanie roku i wigilijka w stołówce Uniwersytetu Śląskiego i tym zamykamy rok. To chodzi o to, że teraz jest dużo tych, że to się można pogubić, nie jest to takie łatwe, a każdy ma swój wycinek i każdy na swoim wycinku jest po prostu zorientowany bardzo dobrze. I tak jak mówię, z ZUS-u, emerytury i renty, zasiłki, wszystkie zasiłki różnego rodzaju, to są przede wszystkim te macierzyńskie, rodzicielskie, bo to jest ważne, to jest babciowe teraz, także tego jest bardzo dużo, a jeśli chodzi o MOPS, no to tak jak mówię, to jest trudno do objęcia jednemu, żeby nie jesteśmy w stanie, my jesteśmy w stanie pomóc, jak ktoś przyjdzie, to my kontaktujemy się telefonicznie, przekazujemy, kto potrzebuje pomocy, bo jest właśnie dużo takich osób w Cieszynie, które właśnie potrzebują pomocy. I my reagujemy na to po prostu i staramy się pomóc. A w szczególności idziemy w kierunku dzieci osób niepełnosprawnych, ponieważ osoby niepełnosprawne, trudno im jest gdzieś wyjść z dziećmi. My teraz to pokazała właśnie Spartakiada rodzinna i Żegnaj Lato na Rok, ta impreza, jak te dzieci się cieszyły, to jest najlepsza zapłata tego, właśnie to, co się robi. I pójdziemy w tym kierunku, żeby nie tylko te dzieci niepełnosprawne, ale również dzieci
osób niepełnosprawnych, żeby były w to włączone, bo one są troszkę poszkodowane. Nie troszkę, tylko tak jak mówię, no wyjście tam gdzieś, czy na stadion, czy na zabawy, to właśnie rodzice jeszcze, którzy nie mają schorzeń, jeśli chodzi o kończyny dolne, to jeszcze potrafią coś im zorganizować. Natomiast znamy właśnie takie rodziny, gdzie te dzieci są właśnie zadomowione, tak jak to powiedział, są tylko w domu, bo i trzeba rodzicowi pomóc i w ten sposób chcemy ich trochę wyrwać z tego kieratu, żeby one też uwidziały, że coś oprócz tego, że się pomaga w domu, że rodzic jest niepełnosprawny, że mogą z czegoś więcej korzystać. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.